Cześć, zawsze jak recenzuję dla Was odkurzacze, to czegoś mi brakuje. Tutaj brakuje miotełki, tutaj mogli zrobić coś lepiej. No i chyba pierwszy raz, przynajmniej na papierze, zapowiada się, że to będzie odkurzacz kompletny. Zapraszam Was na recenzję Ecovacsa D-Bot T20 Omni. Już przy samym odkurzaczu jest o czym mówić. Myślę, że jest to chyba najbardziej zaawansowana konstrukcja, jaką do tej pory mieliśmy u nas w laboratorium testowym. Oczywiście centralnie umiejscowiony lidar, to chyba nikogo nie powinno dziwić. Laserowe pozycjonowanie powoduje, że odkurzacz porusza się logicznie, a także wie, co się dzieje i gdzie dokładnie jest. Dodatkowo podnoszona pokrywa, pod nią mamy włącznik, oczywiście pojemnik na nasze odpady, przycisk do resetowania Wi-Fi, no i to jest właściwie tyle. Pokrywa jest na magnes, więc łatwo ją umiejscowić. Z przodu oczywiście zderzaki, amortyzowane wszystko tak, żeby nie obić naszych mebli, a także szereg czujników. No i najważniejszym w centralnej części True Detect, który laserowo 3D rozpoznaje obiekty, które leżą na jego drodze podczas sprzątania. I tak jest w stanie zaznaczyć w aplikacji, że coś mu przeszkadzało, a także inteligentnie to ominąć. Więc jeśli on wykryje kable, to nie wjedzie z całą siłą w te kable i się nie zaplącze, tylko ominie je i zaznaczy, że tamtego miejsca nie posprzątał, bo coś mu przeszkodziło. Na spodzie oczywiście szereg czujników, które uniemożliwiają spadnięcie ze schodów, a także dwie miotełki. Zawsze mi brakuje tej drugiej miotełki w odkurzaczach, tu są dwie. Dwie miotełki powodują, że jest on w stanie je sprzątać w każdym zakamarku i wychodzi mu to świetnie. Oczywiście, jak widzicie, grawitacyjnie opadająca szczotka centralna, jest ona gumowa, wraz z takimi osłonkami, które tworzą podciśnienie. Dzięki temu siła ssąca tego odkurzacza wynosi aż 6000 paskali. Dwa duże koła, oczywiście amortyzowane, gumowe, twarde, które pozwalają na wjeżdżanie na przykład na dywany, a także przejeżdżanie przez progi. Oczywiście kółko pomagające nam w manewrach. No i tutaj kolejna rzecz, dzięki temu ten odkurzacz jest taki kompletny. Mamy tutaj zestaw mopujący, tylko nie jest to zwykła szmatka przyczepiona do pojemnika z wodą, tylko dwa pady mopujące, które obracają się oczywiście, czyszcząc nam podłogę z dociskiem, ale kiedy wjadą na dywan, są w stanie się podnieść. Dzięki temu ten odkurzacz może sprzątać nam zarówno podłogę, kafle, panele, a także dywany i to robić za jednym zamachem. Nie musimy tutaj nic demontować, no i to jest naprawdę spoko. Natomiast cała magia dzieje się w stacji dokującej. Ponieważ zaczynamy od dołu, tu wjeżdża nasz odkurzacz po sprzątaniu i tu od razu ma półeczkę na czyszczenie padów. One są automatycznie czyszczone, no i suszy je po to, żeby na przykład nie było przykrego zapachu. Powyżej mamy szufladę, w której znajduje się worek na nasze odpady. Dzięki temu ten odkurzacz się też sam czyści, co jest po prostu mega wygodne, bo nie dość, że sobie umyje pady, no to jeszcze wyczyści sobie wszystkie brudy. W łatwy sposób wymieniamy taki worek, myślę, że raz na miesiąc, półtorej nam to zupełnie wystarczy. No i na górze mamy także pojemnik na brudną oraz czystą wodę. Tutaj wlewamy czystą wodę, sam automatycznie pobiera sobie tą wodę. No i w momencie, kiedy uzna, że już chce ją zmienić, tutaj jest też miejsce na wodę brudną. Czysta woda służy nam do nawilżania padów, a także do ich czyszczenia. No i tutaj innowacja, dlatego że jest to pierwsza stacja dokująca, która podgrzewa także wodę. Wszystko dzieje się w temperaturze 55 stopni, więc no od razu powinno być czyściej. No i dodatkowo możemy jeszcze opcjonalnie dokupić taki wkład, żeby nam podłoga po prostu ładnie pachniała. Tyle o teorii, sprawdźmy, jak ten odkurzacz spisze się w praktyce. Posprzątajmy. Zacznę od tych przednich nóg krzesła, perfekcyjnie wysprzątane. Dwie miotełki robią robotę, on potrafi się zbliżyć do tej nogi krzesła, potrafi dobrze ją wysprzątać, obraca się wokół niej i super. Druga sprawa, coś mu się wysypało podczas wjeżdżania do stacji dokującej, to też jest dziwna sytuacja. Natomiast sprawdźmy w ogóle, jak tam worek. Coś się udało pozbierać? Udało. Także tutaj super, wysysa wszystko ładnie, pięknie, zero zastrzeżeń. Sprawdźmy, jak sam odkurzacz. Zbiornika całego nie opróżnił. Jak widzicie, zostało w zbiorniku i to całkiem dużo, więc nie wiem, dlaczego to nie zostało wyssane do końca. No i fakt tego, że zostało, spowodowało, że się trochę wysypało przy wjeżdżaniu do stacji, dlatego że zbiornik jest ustawiony tak, stacja jest pochylona, więc w momencie, kiedy odkurzacz wjeżdża, to nam się trochę będzie wysypywało. A szkoda. Więc jeśli chodzi o sprzątanie dywanów, nie jest najgorzej, ale nie jest też najlepiej. Oceniłbym go takie mocne 7 na 10. Sprawdźmy, jak poradzi sobie z podłogami.
posprzątane, wyczyszczone, więc skomentujmy to, co się wydarzyło. Zacznę od mopowania, dlatego że komentarz do sprzątania już trochę mieliście, ale do niego zaraz wrócę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o czyszczenie tych mopów ciepłą wodą, rewelacja, dlatego że sobie sprawdzałem. W momencie, kiedy skończyliśmy sprzątać podłogę na kaflach, to te pady były czarne. W tej chwili po ich umyciu i rozpoczęciu suszenia te pady naprawdę wyglądają dobrze, więc naprawdę wierzę w to, że ciepła woda czyni cuda. No i samo to mopowanie jest naprawdę bardzo dobre, bo raz, że te pady są duże, dwa, że one się obracają, dociskają do tej podłogi, trzy, że możecie sobie w aplikacji ustawić, czy co 6, co 10, czy co 15 minut ten odkurzacz ma wracać do bazy, czyścić te pady i wracać znowu sprzątać. Nie ma czegoś takiego, że macie, nie wiem, 80 metrów podłogi i po 10 metrach kwadratowych to już jest rozmazywanie brudu, a nie sprzątanie. Ten odkurzacz jest na tyle inteligentny, że on wróci wam do bazy, wyczyści te pady, wymieni wodę, no i znowu ruszy sprzątać, więc to jest absolutna rewelacja. No i mopowanie wychodzi mu świetnie. Jeśli chodzi o sprzątanie, to odkurzanie też nie jest źle, dlatego że nasz test jest zawsze ciężki. Te dwie miotełki pokazały, że są w stanie dobrze wyczyścić okolice, chociażby właśnie nogi od krzesła. Natomiast no, odkurzacz po prostu zapomniał o jednej nodze, więc powiedzmy, że w normalnych okolicznościach raczej nie powinno się to zdarzyć. No i jest to, mogę śmiało powiedzieć, jeden z najlepszych odkurzaczy w tej chwili dostępnych na rynku. Niestety też jeden z droższych. Cenę możecie oczywiście sprawdzić w opisie, natomiast jeśli chcecie odkurzacz kompletny, czyli taki, o którym zapominacie, nalewacie wody, klikacie i zapominacie o wszystkim, no to jak najbardziej polecam. No i przede wszystkim zaawansowanie aplikacji. To jest też odkurzacz, który ma najwięcej funkcji w tej chwili dostępnych. Mówię tutaj o sposobie mopowania, o inteligentnym sprzątaniu. W ogóle on się jest w stanie nauczyć waszego domu przy pomocy właśnie tego trudu. No i na przykład zapamiętać, że o, w kuchni, no to zasadniczo tam wam się coś wysypie, no to tam sprzątamy bardziej intensywnie, częściej, natomiast w miejscach, gdzie na przykład jest mniejsze zabrudzenie, no to tam nie trzeba sprzątać tak często i tak dalej, i tak dalej. On to wszystko jest w stanie sobie zaplanować, no i co najważniejsze, ma też coś takiego jak sprzątanie super dokładne, czyli raz na 7 dni jest w stanie zajechać we wszystkie zakamarki i na przykład dokładniej umyć tam podłogę, wiedząc, że no, nie trzeba tam przejeżdżać za każdym razem, żeby szybko posprzątać mieszkanie, więc ten odkurzacz uczy się waszego mieszkania, uczy się waszych zwyczajów, więc to jest fajne. W aplikacji możecie sobie to wszystko programować. Jest on oczywiście wielopiętrowy, tak to nazwijmy, czyli jesteśmy w stanie sprzątać na przykład wielopoziomowe mieszkanie, dom i on nie musi na nowo mapować pomieszczeń, czyli od razu wiecie, jesteście na parterze, macie tam zmapowane pomieszczenia, powiedzmy, że jakieś reguły ustalone, że o, tutaj dywan to nie wjeżdżaj, albo tutaj nie wjeżdżaj, bo tam jest strefa, nie wiem, psiaka, coś tam, możecie sobie to wszystko poustawiać. Przenosicie odkurzacz na pierwsze piętro waszego domu i on też się tam odnajduje, więc to jest świetne. Odkurzacz jest wyposażony także w asystenta głosowego, więc kiedy chcecie wydać komendę, niestety tylko i wyłącznie po angielsku, to nawet nie musicie uruchamiać odkurzacza z waszego telefonu, możecie tylko powiedzieć OK, Iko, start cleaning. No i oczywiście jest też rozwiązanie dla tradycjonalistów, można po prostu kliknąć przycisk na obudowę. Najbardziej chyba kompleksowy odkurzacz, jaki miałem okazję testować, ze względu na to, że ma super zaawansowany system mopowania. No i przede wszystkim ma też automat do odsysania brudu z odkurzania. Jeśli ktoś potrzebuje naprawdę wymagającego sprzętu, który dokładnie posprząta, no to jest dobra propozycja. Z tym, że tak jak mówię, nie jest to sprzęt tani. Oczywiście D-Watt też potrafi podnieść pady przy małych dywanach. My zdjęliśmy do testu dywanu pady, dlatego że chcieliśmy zobaczyć typowo, jak poradzi sobie z odkurzaniem. No i też tak zalecała aplikacja. Natomiast jesteście w stanie go tak zaprogramować, że przy niższych dywanach on jest w stanie te pady podnieść tak, żeby wam tego dywanu nie zalać, nie zmoczyć. Pamiętajcie, że on nie jest w stanie podnieść wyżej tego pada niż na 0,9 cm, więc jeśli macie dywan z średnim lub długim włosiem, no to się nie sprawdzi i trzeba to sobie tak poprogramować, żeby na przykład puścić go na odkurzanie i mopowanie w miejscu, gdzie on może to robić, a na przykład po zdjęciu padów puścić go na dywany z większym włosiem. Więc to też pamiętajcie, natomiast aplikacja wszystko podpowiada i tak naprawdę po jednym takim kompleksowym sprzątaniu domu jesteście w stanie ustawić wszystkie reguły, no i tak naprawdę później tylko cieszyć się z tego, że nie musicie nic robić, a wam się podłoga sama myje i sama odkurza. No, trzeba czasami zmieniać tylko brudną wodę i dolewać czystej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym odkurzaczu. Ja oczywiście się z wami żegnam w tej chwili, natomiast zapraszam do sekcji komentarzy i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblog. Czołem!